Siemaneczko z tej strony, Kuzonek. Witam wszystkich w kolejnym odcinku na tym kanale. No, i jak już zapowiadałem, tutaj na karcie społeczności na YouTubie, w dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie nagrody za mistrzostwa FUT, jak i za Division Rivals. Pierwszy raz od bodajże 6 miesięcy, bo wydaje mi się, może nawet 7 miesięcy, bo ostatni raz FUT Champions grałem chyba w styczniu lub w lutym. Szczerze mówiąc, ciężko mi jest określić, bo kompletnie daty nie pamiętam. Ale na pewno odbierałem te nagrody jeszcze, zanim one tutaj zostały pozmieniane. Bo z tego, co się orientuję, to teraz nie ma po prostu pików z drużyny tygodnia, tylko są jakieś inne szczerze mówiąc nawet nie wiem, bo YouTube'a już też nie oglądam z FIFA i tak dalej bo już po prostu czekam sobie na tą FIFA 22 i premierę, która będzie za niecały miesiąc no i co, otworzymy sobie te nagrody oczywiście powiem wam co wbiłem i zaraz sobie sami zobaczycie, opowiem wam wszystko co i jak, ale jeszcze zanim zaczniemy to możecie zostawić łapkę, żeby więcej osób zobaczyło film i tak dalej wbiłem Golda 3 zrobiłem sobie bilans 14 chyba 6, 10 meczy nie dograłem bo nie miałem czasu, generalnie pomylił mi się piątek z sobotą i w sobotę sobotę myślałem, że jest piątek, zagrałem tylko 4 mecze i w niedzielę dograłem resztę, w ogóle pomyliły mi się dni i tak dalej, nieważne. Jak widzicie, mamy do odbioru 30 tysięcy monet, 2 mega paczki, jedną paczkę rzadkich zawodników, dwa razy wybór piłkarzy 88. Nie wiem o co z tym chodzi właśnie, chcę się dowiedzieć, bo jestem tego bardzo ciekawy, nie wiem jakie to są w ogóle piki i tak dalej, i co tu będzie dobra, co nie. Tutaj chyba nie ma nic dobrego z, to, z tego, co się orientuje. Wezmę sobie tego Tadicia. Ja nawet, szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest taka drużyna tygodnia. Czy o co tutaj chodzi? Jest Donnarumma 91 i Areola. No, ale ten rola jest słaby, wezmę sobie tego do Narumę. Nie wiem czy to dobrze, czy to źle, szczerze mówiąc, nie orientuję się, overale są spoko, ale szczerze mówiąc nawet nie wiem, czy to jest generalnie tak jak już mówiłem, z drużyny tygodnia czy z czegoś innego. E, idę sobie zobaczyć drużynę tygodnia i zaraz się zobaczymy. Dobra, generalnie nawet tej drużyny tygodnia nie mogę tutaj zobaczyć, nie wiem o co chodzi Wy tam powinniście wiedzieć, jeżeli jesteście z tym na bieżąco, ale generalnie próbowałem ten odcinek, wam nagrać już ponad godzinę czasu, ale nie dało się wejść do FIFA. Nie wiem czy to jest problem ogólnie z serwerami, czy tylko u mnie, ponieważ ostatnimi czasem mam słaby internet, nie wiem, ale na szczęście się udało, tutaj wbijem bodajże chyba drugą rangę w trzeciej lidze z tego co się orientuję no i wybiorę wam po prostu paczki tutaj te, wybiorę wam paczki wymienne, no bo myślę, że będzie tutaj bardziej to ciekawsze i tak dalej, tak, wbiję rangę drugą no i myślę, że jest to przedostatni odcinek na moim kanale FIFA 22, zrobię wam jeszcze podsumowanie na sam koniec i dopiero będziemy się widzieć już w FIFA 22 odcinek ostatni wleci, myślę, że w przyszłym tygodniu, obczajcie Discorda, bo tam będzie dokładniejsze info, no i zadaję Vision Rivals mamy paczkę rzadkich zawodników, paczkę rzadkich piłkarzy elektrom i dużą złotą paczkę, więc całkiem spoko. Idziemy sobie oczywiście tutaj otworzyć te paczuszki. Mamy sześć paczuszek. Film nie będzie jakoś długi, ale... Ale po prostu najważniejsze chyba to, że będzie. Lecimy z dużą złotą paczką, bo naprawdę filmu takiego dawno nie było. Ale po prostu naszą mnie, żeby zagrać sobie ostatni Food Champions, żeby jakąś się z tą FIFA pożegnać. Mam nadzieję, że coś ciekawego na sam koniec trafię, bo naprawdę przez cały rok, jeżeli ktoś był i śledził, to wie, że te dropy były bardzo, bardzo wspaniałe. Zaczynając od Toty Mbappe, kończąc po inne ikony i tak dalej. Naprawdę ten rok był bardzo, bardzo świetny. Mam nadzieję, że FIFA 22 również tak będzie, żebym miał co ciekawego wrzucać Wam na... YouTube'ka i tak dalej, a od FIFA 22 ostro lecimy po prostu ze sposobami na zarobek i tak dalej, naprawdę będzie taki zarąbisty content, że mam nadzieję, że z powrotem wrócicie tyle widzów i tyle wyświetleń ile było wcześniej, nie mamy jeszcze pierwszego walkoutu, mamy ekrany, ekrany teraz właśnie są e, coś warte, bo są te wszystkie SBC, jest to bramkarz z Eintrachtu, czyli chyba Trap, jeżeli się nie mylę, tak Trap83, on też zawsze będzie coś warty całkiem spoko, jest Andrzej Martins z Legii Warszawa, jeszcze jakiś tam srebrny piłkarz Barcelony, on też może że będzie coś warty. No i nam cztery paczki. Dwie paczki bodajże za 50 tysięcy i dwie paczki za 35, 000, jeżeli się nie mylę, chyba tak. Więc lecimy odcinek trwa tutaj 4 minutki, więc akurat zdążę. Nie mamy walkautu, nie mamy nawet ekranów, więc pominę. I co, pytałem właśnie na karcie społeczności, czy nagrać film. Powiedzieliście, że chcecie. Możecie sobie zerknąć po prostu na kartę społeczności, jeżeli żeście nie widzieli. Więc taki film wam nagram. Oczywiście wszystkie kontakty sobie tutaj. No powysyłam na listę transferową. to aż po to sobie zostawię tutaj. Boże, wszystkie kontrakty sobie skwikseluję, bo ich nie potrzebuję. A zawsze to 2000 monet wpadnie. I jeszcze postaram się na koniec odcinka pokazać wam mój skład, jeżeli nie zapomnę, bo zawsze obiecuję, że pokażę skład, a często mi się zdarza zapomnieć. Nie mamy walkoutu, są ekrany po raz kolejny, więc zobaczymy. Mamy jeszcze dwie paczki za 50 tysięcy może uda się coś ciekawego trafić. a Teraz trafiamy wiska, wiska, nie wiem jak to się mówi Nie wiem jak to się czyta. W ich języku, a tutaj no po polsku mogę przeczytać Wiska chyba, chyba tak Jeszcze jest Bakambu, Angelino, to oni się oczywiście tutaj sprzedadzą Bo teraz wszystkie karty cokolwiek kosztują Myśliwy i cień to też sobie wyślę na listę transferową Oprócz tego mamy Martineza, to jego też sobie zostawię tutaj Zawsze to ich wystawiam, bo wystawiam za tam kilka monet wpadnie No i ostatnie dwie paczki za 50 tysięcy, ale jeszcze zanim to To podglądniemy sobie paczkę za 7,5 tysiąca Może akurat trafi się coś ciekawego Powiem wam, że jeszcze są do podglądnięcia niby te paczki za 5 tysięcy Ale nigdy ich nie podglądałem Razem podglądałem i trafiłem sobie jakąś tam kartę za 100 coś tysięcy, więc teraz też sobie ją podglądnę, bo w sumie nie mam nic do stracenia. A może akurat ta jedna jakaś karta uda się trafić, tak jak ekipi Fantazy chyba. Z tej paczki poleciał kiedyś Ronaldo, no ale oczywiście nie, to naprawdę trzeba mieć bardzo, bardzo duże szczęście. Nie tym razem, nie opłaca się tego kupywać. I przechodzimy do dwóch ostatnich tutaj paczek rzadkich zawodników za 50 tysięcy. Czy tu będzie chociaż jeden walkout? Chcemy, żeby walkout był, teraz walkouty są naprawdę warte sporo. Nie mamy walkoutu, mamy ekrany, więc chociaż tyle, bo naprawdę te ekrany sporo będą kosztować. Jest Meksyk, prawe skrzydło Vela to jest chyba, jeżeli się nie mylę, 83 oceny ogólnej. Tak, dokładnie. Ciekawe, jaką ocenę będzie miał FIFA 22. Obstawiam, że niższą. I Vela tutaj ma 50 tysięcy, zawsze spoko, też jest dużo piłkarzy, więc oni zawsze coś tam będą warci. Z tych lepszych lig sobie powysyłam do góry, a z tych gorszych wysyłam do klubu. No i ostatnia paczka w dzisiejszym odcinku, paczka za 50 tysięcy. Czy trafi się coś ciekawego, czy nie? Jest walkout w ostatniej paczce, są to niebieskie flary, szczerze mówiąc nawet nie wiem co to oznacza. Holandia, cofnięty prawy skrzydłowy PSV Eindhoven, nawet nie wiem jak ta karta się nazywa, ale jest Dumfries, czy Dumfries. 94 oceny ogólnej statystyki, naprawdę spoko. Może coś w środku jeszcze będzie, zobaczymy ile ten Dumfries, czy Dumfries kosztuje. W środku jest jeszcze Adama Traore, o kurde, zarobista paczka w sumie. 30 tysięcy, Adama Traore 20, całkiem spoko, całkiem spoko, naprawdę. No i dobra, tego Vlahodimosa sobie quickselluję, te karty też sobie squickselluję. Tych dwóch wysyłam panów na listę transferową. No i co? O 30 tysięcy monet odebrane, z food Champions też chyba jakieś monety odebrałem, a nie z food Champions odebrałem monety, a z Division Rivals, dwie karty trafione, coś koło 70 tysięcy na plus jestem Pokażę Wam skład jeszcze jakim grałem Ford Champions, prezentuje się on następująco jeszcze tam sobie używałem Ronaldo, tego Akuni i Neymara, tych co się dostało na 5 meczów wypożyczenia Używałem ich sobie trochę, ale na ogół mój skład wygląda tak. W takim składzie kończę FIFA 21, bo już tutaj raczej nic zmieniać nie będę. Dużo ikon przepaliłem, ale tu sobie taki skład z ligi francuskiej zrobiłem. Jestem naprawdę z siebie dumny. No i co? Tak jak mówiłem, widzimy się jeszcze w kolejnym odcinku, w którym już naprawdę podsumuję sobie wszystko z tego roku i tak dalej podsumuję wam konto na koniec. No i co? I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Śledźcie tego Discorda, zostawcie łapkę, żeby więcej osób zobaczyło film. I możecie pisać w komentarzach kiedy Wy ostatni raz graliście w Food Champions i do usłyszenia w kolejnym filmie. Siema!